łapacz snów? A strange Amerindian pendant. I could use one of those. Ciekawe, czy ja zajmowałam im tabletki. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. No to akurat było dziwne. Finally give it away for nothing. Straszne to chociaż. Wiesz co, no gra jest bardziej taka trochę psychologiczna, czy straszna, czy w sensie zależy, co kogo straszy, nie? Na razie próbujemy rozwikłać historię, no i jak widzicie, dość mocno się pogmatwało. Niby miało być proste wyjaśnienie zwykłego pożaru, a tu się okazuje, że jakiś okultyzm, jakieś potwory, jakieś ala krakeny. Drogi Francisie, błagam cię, abyś porzucił wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek staniesz się posiadaczem tego przeklętego obrazu. Jeżeli nasza przyjaźń coś dla ciebie znaczy, proszę, abyś oszczędził mi poczucia winy. Nie mogę stać się architektem twojego upadku. Błagam cię, mój przyjaciel, abyś zapomniał... Ja właśnie chyba pomyślałam, co tu się mogło wydarzyć. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale przecież ten... przecież... Ten policjant, który umarł tam w podziemiach, nagle ożył, prawda? I niby nic nie pamięta, jest przy pełni zdrowia. A może było tak, że i Sara trafiła do psychiatryka i nie chciała dać obrazu, nie chciała, wyszła z psychiatryka i cyk, i dała obraz za darmo. Mogło tak być? Czad. Wieloryb i dorsz. Krótka historia. And Dark Water. Autorstwa Erwana. Książka jest poświęcona chwalebnej przeszłości wyspy. Obejrzyj tułacza. Co to? Another volume of the Reverend's wife's diary. W tej części czerwia opisana społeczność wielebnego Walkwooda. Jego żona wyraża swoje obawy związane z dziwnymi snami, jakie członkowie kongregacji mają od czasu przybycia na wyspę. Niektórzy z jej mężem włącznie opowiadają o wizjach boskiego posłańca. Kobieta boi się, że społeczność podzieli losy jej zaginionego promienia. To siła. Pykło nawet. Klucz do galerii. Książka. Tak. To powiem twoje losy, poza rzeczywistością. Swoista encyklopedia nieznanych i monstrualnych stworzeń. Zaczynam wierzyć, że naprawdę istnieją. Menlus Bestiarium. To jest bestiariusz potworów. Okultyzm, nic rosło. Czekaj. Okultyzm na drugim levelku. Prawie trzeci zaraz będzie. Jezu, będę widzieć zaraz duchy. Mam jakieś punkty do rozdania? Dwa. Dobra, coś tutaj prawie dokończyłam. Instynkt idę. Czwarty levelek. Elokwencja by się przydała większa. Tak, chcę zapisać. Wskazówki. Standard zaprawy, analizie informacji, których udzielił Francis i wdowa po nim, możliwa jest rekonstrukcja wydarzeń wiodąca do umieszczenia Sandersa na oddziale zamkniętym. Wszystko wskazuje na to, że Sanders i Sara łączyła bliska zażyłość, co wiąże się co najmniej z jego zainteresowaniem jej pracą artystyczną, a bardziej pewnie jest, że ci dwoje są się przyjaźnili, albo co więcej, wiecie, nie będę tego wizualizować. Nie będzie więcej emotek z Better Twitch TV, nie ma takiej potrzeby, to są takie sztosik emotki, że nie trzeba. Patrz, we smart, proste. Patrz, gdzie ty masz takie emotki, ziomo? I to jest tylko część. Wskazówki. Obejrzyj tułacza. Chciałabym z tobą, droga damo, porozmawiać. Ona tutaj, patrzcie, tutaj też są te macki wszędzie. Wszędzie te macki są! Co to? Dysertacja na temat kwestii anatomicznej. Studencka praca w formie książkowej, chociaż zawarta w niej spostrzeżenia są trafne, widoczny jest brak doświadczenia autora. Postawione pytanie pozwala jednak wyobrazić sobie nowy sposób poznawania ludzkiej anatomii. Medycyna, ty co, nowy level czy nie? Ile jeszcze? Ty ci mi tylko brakuje jakiejś jednej książki, mi cholera trzeba. I wszystko jest przede mną, stoi otworem. Idę z nią pogadać. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. Wygląda jak What have you come looking for in this gallery? Nowej żony. Nie jestem po to, żeby stać problem. Właśnie, stać problem. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you.
worry me. Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. O, już teraz jesteśmy like na kochanie. This without some snoop looking over my shoulder. Już na kochanie przeszliśmy. Widzicie, robię postępy, czat. Fajna jest. Widzicie, widzicie, mówiłam wam od początku. Od początku wam mówiłam. Nie mam pojęcia, jakie powinny być tu nuty. Nie było opisane. Brrr, tu gdzieś pewnie będzie wejście do tej galerii. Cylinder, tam masz... Ale wiesz co, ja wkładałam ten cylinder tutaj. W ogóle... Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Przecież ja nie mam słuchu, ziomo! I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him. Behind my eyelids. Nie. To później. Ja nie mam słuchu. Nigdy nie byłam dobra w zagadki muzyczne. Ja nie mam słuchu. Policzę ci do 8 i ogólnie wyliczę ci frazy, ale jeżeli o to chodzi, to nie mam bata. Mi się wydaje, że 1, 2, 3. A mi się wydaje, że 1 jest ostatnie, bo z niego. Bo to jest takie boom. Czekaj jeszcze raz. Bo to jest takie boom. Irene, I made a mistake. To że jeszcze. Boom było trzecie. I fear that albo drugie. It might be too late for me. Nobody should enter. Except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him. Behind my eyelids. Each time I shut my eyes. To pierwszy, to jest... Nie. Albo trzeciego. 1, 3, 4, 2. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.
Jeszcze raz. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late. Boże, bo ja naprawdę nie mam słuchu. Dobry by fajnie wyszedł. Gardło mnie zaczyna boleć. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. Słuchajcie się. Teraz. I see him. Teraz. Behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Nie wiem. Aby zrobić trzy, bo to chyba się powtarza. Nie. A może pierwsza się powtarza? Nie mam pojęcia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1. Dobra, bo na pierwszą rosnąco. Nie mam pojęcia. To jest dość długie. Tak, bo to są jakby podwójnie. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, ten. Nie, tam było mocne. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 5. Nie, też chyba nie. Bo nie dasz rady dwa razy kliknąć 1, 1. Bo odbierasz pałę po chwili. I 5 nie ma. Nie wiem, to jest dla mnie nie do przejścia. Jop. Dałeś mi klipa, żebym sobie odtwarzała? I see him. Behind my eyelids. I see him behind my eyelids. Na pewno pierwsze jest chyba ciężkie. I see him behind my eyelids. Trzeci w ogóle uderzenie jest jakieś fałszujące. Nie, to nie jest to na pewno. I see him behind my eyelids. W ogóle brzmi jak było tam i tutaj wróciło. Też nie może tak być. Nie wiem. Jestem słaba w muzyczne zagadki, najgorzej. Do you play any instruments? Nope. I was trying to play on guitar, but I had a terrible teacher. And I failed the classes. I stopped going to the classes. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. Is this dagger? Dzięki, nigdy tego nie zgadła. Dzięki, tu nie ma bata. Nie wiem, jak się starałabym, czego nie zrobiła po prostu. Nie mam wam za złe. Po prostu idziemy dalej. Z wami jest raźnie. Ja bym tego sama nie zrobiła. I koniec, zrobione. 1, 2, 3, 4, 2 i zapęd 3 razy. Edward pisze, sztylet stanowi część kolejnej kolekcji Sandersa. Czy próbował się go pozbyć? Sztuka i mystyczne przedmioty zapomniane to zbiór, który opracował Francis Sanders. Katalogował w nim podgrupował także powiązane z okultyzmem i mistycznymi praktykami rozmaite pochodzenia przedmioty z różnych epok. Książka jest otwarta na stronie, na której wydaje się z nieznanym symbolem. A też sztylet widziałam. Porozmawiamy z nią. A zobaczę co jeszcze, jak zapętlę 3 razy, czekaj. A już jest zablokowany, już się nie da. Dobra, idę do galerii. A to nie tam klucza do tego? To gdzie jest ta galeria? Tutaj? Ok.
game saved. Dużo tu zbiór miał. Duży zbiór całkiem. Maski. These artifacts date from pre-Columbian times. Chłop to miał wszystko, nie? Już wiem, co mi się dzisiaj będzie śniło. Sztylet. Ja bym go brała. Tam jest obraz, którego szukamy. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. No i co? Stać go? To sobie przekształcił. Proste, że tak. O, nafta. Te artefakty muszą pochodzić z Cthulhu. No, nie wiemy jeszcze skąd to pochodzi, co, jak, dlaczego. Się zaraz dowiemy. Dziwne rzeźby. Nie wiem, czy chciałabym mieć w mieszkaniu takie miejsce, gdzie jest tyle dzieł sztuki. Bałabym się, że ktoś mnie napadnie i będzie chciał mnie zabić tylko dlatego, że mam te przedmioty u siebie. Szafa? Mam się chować w szafie? Dobra, jak widzę opcję, że jest chowanie się w szafie, to będzie przypał, jak spojrzę na... Okej, okay, jak spojrzę na ten obraz, to pewnie zacznę się atakować. To mnie coś zaatakuje, na bank, teraz mnie zaatakuje, tam, zaraz mnie zaatakuje, kto Boga tam zabroni? W sensie, ja bym nie czuła potrzeby, ale to ja. Dobra, jesteście gotowi? Jesteście gotowi na spotkanie z przeznaczeniem? Kto jest gotowy, pisze jeden. Jakimś bocznym wejściem tu wlazłam. The public entrance to the gallery. Jedziesz z nim, dobra. Czas zmierzyć się z tym, co tu widzimy. Boję się. Tułacz stoi przed nami. Dostał własne, kurczę, nawet świeczki. Boję się. Nie wiem, nie wiem. Nie idź tam, nie zjecie! Za tobą, za tobą! Za tobą! Ziomo, za tobą! Opa, opa. Jak się schowam do szafy, to pewnie pomoże? To nie ten sztylet. To nie ten sztylet. To nie jest ten sztylet.
To jest ten sztylet. Nie, to nie ten sztylet. Kochanie, to jest najgorszy moment, jaki mogę się wybrać, uwierz mi. Dziękuję. Damn it! This dagger didn't work. What sense to that? To chyba ten sztylet. Trochę mi to zajmie. To jest chyba tamten, na lewo coś czuję. O, Matulu. What the hell was that? Ja idę ten obraz rozwalić, kurde. Nigdy już zostanie w tym. Już nigdy mu się nie uda wrócić. To nie ten. To nie ten. Czyż to jest ten? That maybe I can use this dagger. No pussy mode. Lecimy. To nie ten. Damn it! Dobra, już na drugą stronę. W notatkach może wyglądasz tyle. Dobra, już patrzę. W notatkach, dobra. W notatkach, no pamiętam. Czekajcie. Notatki, wskazówki, sztylet, 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 rozdział. Wskazówki, sztylet, 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 sztylet. W drugim rozdziale, w trzecim rozdziale byłam taki punek. Dar górę, pierś, sprawa. No zasrany sztylet był w trzecim rozdziale, jak mam w kanałach. Miejsca okultyzm. Fak, nie tu. Wskazówki. Bucink. Nie, to było dalej, w czwartym rozdziale. W piątym rozdziale? Cholera go wie, w którym to było rozdziale! Ja wyglądał zasrany o, jest! Sztuka mistyczna, sztuka mistyczna. Przedmioty zapomniane, to zbiór, który opracował Francis. To jest taki zapętlony, niczym macki, takie. O, taki. Szukamy go. To on był po drugiej stronie chyba. What the hell was that? No, taki ja wygląda ósemka. Idę szukać. To by te pazury, które... O nie! Obetnij sobie też rękę! Obcinaj rękę! Szybko, zanim się zainfekuje! Oh no, 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 no. Dajesz! What's the matter with you? Ja bym waliła po ręce. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Okej.
został przeklęty. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Musiałem zauważyć tam mego ramienia. My arm was disappearing into this painting. You must have seen that. I saw you put your trembling hands on a collector's artifact. Where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. To jeszcze śmierdzi. I co, nie zniszczony jest obraz? Co na? Coś tu śmierdzi dalej. Siódmy rozdział. O shit. Bezimienna księgarnia. Bez ich księgarnia, czad. Okazało się, że tułacz to nie tylko byle obraz Sary Hawkins. Wyszedł z niego wielki stwór atakujący Prince'a. Po trudnej walce detektyw zdołał odesłać potwora z powrotem do obrazu. Później odkrył, że sztylet, za pomocą którego przegnał stwora, został sprzedany Sandersowi przez człowieka nazywającego się Algernon Drake. A wiecie, kto to był Drake? Pamiętacie rodzinę Drake'ów? Czy nie pamiętacie? Właściciela bezimiennej księgarni, Pierce, postanowił odwiedzić to miejsce. Ale to w następnym odcinku. Pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Twitch TV Stażiorki. No oczywiście do zobaczenia. Subek, komentarzyk, nie jeden, a nawet możecie kilka. A co? Zeszelejcie sobie. Hej.